Witam wszystkich, tutaj Tyranotronus. Pokażę wam moją figurkę hipopotama nilowego ze Schlech z roku 2012. Hipopotam jest to takie duże, roślinożerne zwierzę żyjące w Afryce. Długość jego ciała dochodzi od 3,5 do 5 metrów, a wysokość do 1,5 metra. I waży do 1800 kg. Co by tu o nim jeszcze powiedzieć? No, że większość życia spędza pod wodą, albo można o nim powiedzieć, że ten gatunek żyje przeważnie w jeziorach albo rzekach afrykańskich, głównie w rzece Nilu. I głównie te zwierzęta żyją w stadzie, składając się głównie z wielu samic i jednego samca. Mają potężne szczęki, które szeroko się rozdzierają, miażdżą wiele rzeczy. Szczęki tych zwierząt są bardzo silne. Choć jest roślinożerny, to tak naprawdę jest bardzo agresywny dla ludzi. Ma bardzo niebezpieczną naturę. Wiadomo, że wielu ludzi płynących kajakami po Nilu ginie z paszki hipopotamów. Dziękuję bardzo za oglądanie.